Witam Państwa w prezentacji drugiej dotyczącej konstruowania metaanalizy. Mamy przed sobą dane. Dane dotyczą wpływu palenia papierosów na ryzyko występowania pewnej choroby. Niech to będzie choroba X. Te dane nie są prawdziwymi danymi, nie pochodzą z prawdziwych prac naukowych. Są wygenerowane na potrzeby naszego zadania. Mamy tutaj zebranych 10 badań. Badania te nazwane są bardzo krótko, poprzez badanie 1, 2, 3, aż do 10. Najczęściej jako nazwę badania podajemy nazwisko autora pracy oraz rok, w którym ta praca została opublikowana. Dalej liczność poszczególnych badań, czyli jak dużo osób wzięło udział w poszczególnych analizach i wskaźnik RR. RR to jest relatywne ryzyko. Ryzyko zachorowania dla osób palących w stosunku do ryzyka zachorowania dla osób niepalących. Widzimy, że w przypadku pierwszej pracy ten stosunek tych dwóch ryzyk jest większy niż jeden, co oznacza, że pierwsze z nich jest większe niż drugie. Zatem ryzyko zachorowania dla palących jest większe niż dla niepalących. Jest nieznacznie większe, ponieważ ta wartość jest nieznacznie większa niż 1. Podobnie dla kolejnej pracy, dla kolejnej również. Natomiast w badaniu czwartym wartość relatywnego ryzyka znajduje się poniżej 1, co oznacza, że tym razem ryzyko jest nieznacznie większe, ale dla osób niepalących. Poniżej kolejne badania. Kolejne badania mają nieco mniejszą precyzję, nieco mniej miejsc po przecinku widzimy, dlatego że zakładamy, że pochodzą one z prac, gdzie w taki sposób te wielkości były cytowane, po prostu do dwóch miejsc po przecinku. W kolumnie obok mamy błąd standardowy logarytmu relatywnego ryzyka. To jest błąd tego pomiaru, który się tutaj znajduje. Wskazuje nam, jak precyzyjne było dane badanie. Im większy błąd, tym precyzja danego badania mniejsza. I ostatnia kolumna przyda nam się w momencie, kiedy będziemy budować skumulowaną metaanalizę, ale dopóki nie będziemy jej używać, ostatnia kolumna nie będzie nam potrzebna. Korzystać będziemy z czterech pierwszych kolumn. Żeby wykonać podsumowanie tych danych, udaje się do menu statystyki zaawansowane, metaanaliza i dalej podsumowanie. Pamiętając o tym, że moje badania podsumowane są relatywnym ryzykiem, również całą metaanalizę będę chciała podsumować relatywnym ryzykiem, dlatego jako efekt końcowy poszczególnych badań oraz metaanalizy wybiorę relatywne ryzyko. Zaznaczam odpowiednio nazwy badania, liczność, kolumnę, w której mam wskazane relatywne ryzyko oraz błąd logarytmowanego relatywnego ryzyka. Na początku nie będę korzystała z badania heterogeniczności po to, żeby pokazać, co jest głównym efektem metaanalizy. Mam do wyboru dwa efekty, efekt stały i efekt zmienny. Efekt stały wybierany jest bardzo rzadko, ponieważ w momencie, kiedy wybieramy efekt stały, zakładamy, że kontrolujemy wszystkie warunki, w których badania są przeprowadzane. Jeśli badania nie były przeprowadzane przez nas, a nie były, bo zakładamy, że pochodzą z różnych publikacji, z różnych prac naukowych, więc prowadzone były przez różne zespoły, możliwe, że na kompletnie różnych populacjach, dlatego trudno jest założyć efekt stały, ponieważ w efekcie stałym nie ma zmienności pomiędzy badaniami. Dlatego my założymy efekt zmienny. Efekt zmienny wykorzystywany jest najczęściej. Dodatkowo zaznaczę wykres. Wykres leśny, który jest standardowym i właściwie najczęściej wskazywanym wykresem w metaanalizie. W raporcie metaanalizy najpierw widzimy analizowane zmienne, dalej poziom istotności. Przyjęty poziom istotności to 0,05, standardowy poziom, na którym najczęściej wykonujemy podsumowania. Efekt zmienny, a końcowym efektem relatywne ryzyko. Wszystkich prac w badaniu mamy 10.
Najważniejsze wyniki metaanalizy znajdują się z prawej strony w tabeli. Tutaj najpierw mamy podsumowane poszczególne badania, a na samym końcu wyliczone podsumowanie całej metaanalizy. Chcemy podsumować zebrane badania, ponieważ nie wiemy, czy palenie papierosów zwiększa czy zmniejsza ryzyko występowania choroby X, a może w ogóle nie ma wpływu na to, czy choroba występuje, czy też nie. Nie wiemy tego, dlatego że poprzednie badania dawały niespójne wyniki, to znaczy niektóre badania wskazywały, że palenie zwiększa to ryzyko, a niektóre nie. W tej chwili widzimy, że badanie trzecie jest istotne statystycznie, wartość P tego badania jest mniejsza niż zadany poziom istotności 0,05, co oznacza, że w badaniu trzecim akurat wskazano, że palenie istotnie zwiększa, ponieważ relatywne ryzyko jest większe niż 1, istotnie zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę X. I podobnie wskazano w badaniu szóstym, dziewiątym i dziesiątym. Dalej z prawej strony znajduje się wariancja każdego badania, wagi i udział danego badania. Jeśli precyzja danego badania jest dość duża, mała będzie jego wariancja, ale wkład, czyli udział danego badania, będzie duży w momencie, kiedy duża będzie jego waga. Widzimy tutaj, że największą wagę, największy udział w wynikach metaanalizy ma badanie 10, a sama metaanaliza jest istotna statystycznie. Efekt podsumowujący jest istotny statystycznie, jest on większy niż 1, zatem ryzyko występowania choroby rzeczywiście związane jest z paleniem papierosów. Jeśli palimy, to ryzyko zachorowania na chorobę X jest większe. Dalej mamy wyznaczony 95% przedział ufności. Cały ten przedział znajduje się powyżej wartości 1. Wartość 1 jest tym progiem odcięcia. Ten przedział oznacza, że w 95% takich metaanaliz podsumowujący efekt zmienny wpadnie właśnie do wyznaczonego tutaj przedziału. No i przejdźmy do wykresu leśnego, najbardziej popularnego wykresu związanego z metaanalizą. Na tym wykresie mamy jeszcze raz te same informacje, które zebrane były w postaci tabeli. Waga badania to jest wielkość punktu, im badanie ma większą wagę, tym większy punkt jest mu przypisany. Przedział ufności danego badania definiuje jego precyzję. Im węższy przedział ufności, tym bardziej precyzyjne badanie. Miejsce, w którym pojawia się na tym wykresie dane badanie, wskazuje jego relatywne ryzyko. Jeśli relatywne ryzyko jest większe niż 1, znajduje się po prawej stronie tej linii odcięcia. Natomiast jeśli jest mniejsze od 1, po lewej stronie. Te badania, które mają relatywne ryzyko mniejsze niż 1, wskazują, że to osoby niepalące mają większe ryzyko zachorowania na chorobę X. Jest tylko jedno takie badanie. Większość badań ma relatywne ryzyko umiejscowione po prawej stronie linii odcięcia. Istotność statystyczna też jest tutaj widoczna. Jeśli przedział znajduje się cały powyżej linii odcięcia albo cały poniżej, wówczas oznacza to, że badanie jest istotne statystycznie. Natomiast te badania, które są przecięte linią czerwoną na wysokości relatywnego ryzyka równego 1, są nieistotne statystycznie. Na samym dole nasz efekt podsumowujący, czyli podsumowujące relatywne ryzyko wraz z całym przedziałem ufności. Tutaj tego przedziału może bezpośrednio nie widać, ale szerokość rombu wyznacza przedział ufności naszego relatywnego ryzyka i ten przedział również nie jest przecięty wartością 1, stąd wiemy, że całe podsumowanie jest również istotne statystycznie. Na samej górze widzimy jeszcze przedział predykcji dla efektu zmiennego. Przedział predykcji dla efektu zmiennego jest czymś nieco innym niż wyznaczony tutaj przedział ufności. Ten przedział jest wyznaczany tylko dla efektu zmiennego i on nam mówi, że w 95% przypadków prawdziwy, to znaczy populacyjny efekt nowego badania, wpadnie do wyznaczonego tutaj przedziału. Tym razem przedział predykcji będzie przecięty przez wartość 1, gdyby tutaj był naniesiony na wykres, byłby przecięty przez wartość 1, ponieważ widzimy, że dolna jego granica znajduje się poniżej 1, a górna granica to 1,38. No, nie jest to komfortowa sytuacja.
Oczywiście znacznie lepiej byłoby, żeby taki przedział znajdował się powyżej jedynki, ponieważ wtedy będziemy mogli z większą pewnością powiedzieć, że populacyjne, czyli to rzeczywiste, relatywne ryzyko znajduje się powyżej jedynki, czyli że rzeczywiście w momencie, kiedy palimy, mamy większą szansę na występowanie choroby X. Natomiast to, co najważniejsze, przed przystąpieniem do metaanalizy, przed opisaniem uzyskanych tutaj wyników, należałoby sprawdzić założenia metaanalizy, należałoby sprawdzić, czy nie brakuje jakichś badań, czy może powinniśmy zebrać więcej badań i podsumować je metaanalizą, albo czy któreś z zebranych danych, zebranych badań nie powinno zostać wykluczone z naszej metaanalizy. Wracamy zatem do metaanalizy po to, żeby sprawdzić poszczególne założenia wykonywania tego badania. Najpierw badamy heterogeniczność. Wyniki mamy te, które poprzednio, ponadto wyniki dotyczące heterogeniczności w głównym oknie oraz w tabeli obok. Heterogeniczność badamy dlatego, żeby stwierdzić, czy nasze badania mogą być podsumowane jednym wspólnym efektem. Natomiast nie ma tutaj wpływu wynik heterogeniczności na to, czy my będziemy podsumowywać nasze badania efektem stałym, czy efektem zmiennym. Efekt stały powinien być wybierany wtedy, kiedy kontrolujemy badania na tyle, że wiemy, że warunki, w których one były przeprowadzane, są bardzo jednorodne. Te badania są bardzo jednorodne i nie ma zmienności pomiędzy badaniami. Zmienność określona jest współczynnikiem T2. Natomiast efekt zmienny wybieramy wtedy, kiedy wiemy, że badania mogą się nieco różnić. My tych warunków w pełni nie kontrolujemy, tak jak my założyliśmy w naszym badaniu. Jednak te różnice nie mogą być duże. Muszą być na tyle niewielkie, żeby był sens podsumowywania jednym wspólnym efektem tych właśnie badań. Jak widzimy, w teście heterogeniczności uzyskaliśmy wartość mniejszą niż 500, co oznacza, że mamy istotne różnice pomiędzy badaniami i nie powinniśmy tych badań podsumowywać jednym wspólnym efektem. Wartość P jest poniżej granicy progu istotności, poniżej 500, jest nieco tylko poniżej 500. Spójrzmy jeszcze na inny współczynnik, który może nam definiować heterogeniczność. Jest to współczynnik H2. Przyjmuje się, że jeśli przedział ufności dla tego współczynnika zawiera w sobie wartość 1, to oznacza, że badania możemy uznać za homogeniczne, a w tym przypadku, co prawda, dolna granica tego współczynnika jest blisko jedynki, ale nie przekracza tej wartości, czyli ten przedział zawiera w sobie wartość 1, a zatem na podstawie współczynnika H2 powiedzielibyśmy z kolei, że te badania są wystarczająco jednorodne. Trudno więc jednoznacznie podjąć decyzję co do tego, czy te badania są wystarczająco jednorodne, czy też nie są. Na pewno jesteśmy na progu tej jednorodności i należałoby się zastanowić jednak, czy któregoś z tych badań z analizy nie wykluczyć. Dalej mamy współczynnik I2, bardzo lubiany przez badaczy, dlatego że ma dość łatwą interpretację. Ma po prostu swój początek i koniec. Jego wartość zawiera się od zera, a maksymalna wartość to 100%. Widzimy, że w tej chwili wynosi 48. Jeśli wartość jest bliska 50%, mówimy o tym, że homogeniczność naszych badań jest przeciętna. Jest taka średnia. Stąd właśnie mamy trudność w podjęciu decyzji, czy badania są jednorodne, czy też nie są. Może łatwiej nam będzie podjąć decyzję, co zrobić dalej, w momencie, kiedy sprawdzimy pozostałe warunki wykonywania metaanalizy. Wracam zatem do podsumowania metaanalizy i tym razem wybiorę badanie wrażliwości. Badaniu wrażliwości towarzyszy najczęściej wykres leśny wrażliwości i wykres słupkowy wrażliwości, stąd ja wybiorę te dwa wykresy. I najpierw zajmiemy się tabelą. Analiza wrażliwości ma na celu ustalić, na ile wyniki metaanalizy są stabilne, na ile są wrażliwe na usuwanie poszczególnych badań. Wyniki metaanalizy powinny być stabilne, czyli nie powinny być wrażliwe na usuwanie poszczególnych badań. W tabeli tej mamy
zawarte wyniki podsumowujące właśnie po wykluczeniu danego badania. To są te wyniki, które poprzednio były nazwane wynikami razem, czyli wynik podsumowujący metaanalizę, natomiast one dotyczą wszystkich badań za wyjątkiem wskazanego w danym wierszu. Zatem w pierwszym wierszu jest to badanie 1 usunięte, czyli jest to efekt podsumowujący po wykluczeniu badania pierwszego, w drugim wierszu efekt podsumowujący po wykluczeniu badania drugiego itd. Widzimy, że wszystkie one są istotne statystycznie, czyli istotność tej metaanalizy nie jest wrażliwa na usuwanie poszczególnych badań, w dalszym ciągu wyniki są istotne statystycznie, ale spójrzmy na to, co znajduje się w kolejnych kolumnach. Jest to udział pozostałych oraz zmiana precyzji. Zwraca naszą uwagę kolumna zmiana precyzji, ponieważ w tej kolumnie mamy jedną wartość odbiegającą nieco od innych, jest to wartość ujemna, podczas gdy pozostałe wartości są dodatnie. Wartość ujemna jest dla badania trzeciego. O czym to może świadczyć? Chyba najłatwiej będzie to pokazać na wykresie. Zobaczmy najpierw wykres leśny. Na tym wykresie raz jeszcze mamy efekty podsumowujące, stąd tutaj jest ten rąb. Efekty podsumowujące razem z przedziałem ufności dla tych efektów. Widzimy, że efekty oczywiście nam się zmieniają, ale spójrzmy na ich precyzję. Widzimy, że po wykluczeniu efektu trzeciego przedział ufności, czyli precyzja całego naszego badania, całej naszej metaanalizy będzie większa. Zatem należy się zastanowić, czy nie wykluczyć z naszej metaanalizy właśnie badania trzeciego po to, żeby uzyskać bardziej precyzyjny wynik, a może wtedy również grupa będzie bardziej jednorodna. Może wówczas, jeśli sprawdzimy homogeniczność, jeśli sprawdzimy heterogeniczność, nie będziemy mieli zastrzeżeń. I jeszcze raz zmiana precyzji, jeszcze raz ta wartość ujemna dla badania trzeciego, która jest alarmująca, tym bardziej, że wszystkie pozostałe badania charakteryzują się wartością dodatnią, stąd warto się rzeczywiście zastanowić nad wykluczeniem tego badania. Wróćmy ponownie do analizy i sprawdzimy kolejne warunki, kolejne założenia metaanalizy. Tym razem będzie to badanie asymetrii. W przypadku, kiedy wskazuję badanie asymetrii, mam możliwość ustawienia pożądanego efektu i efektu średniego. Ja w tej chwili ustawię te wartości. Później w wynikach wyjaśnię, dlaczego takie wartości ustawiłam i jak je zinterpretować. Dołączę również wykres, ponieważ badaniu asymetrii towarzyszy najczęściej wykres lejkowy, czy inaczej wykres trójkątny. I zobaczymy, jakie będziemy mieli wyniki. Badanie asymetrii to przede wszystkim współczynnik B Eggera i jego istotność statystyczna. Ten współczynnik jest nieistotny statystycznie, co świadczy o symetryczności naszych badań. Jeśli badania są symetryczne, to z reguły nie musimy się martwić o to, że dobraliśmy nieodpowiednie badania do naszej metaanalizy. Wydaje się, że badania są dobrane odpowiednio. Tą symetryczność powinniśmy również obserwować na wykresie, właśnie na tym wykresie lejkowym, wykresie trójkątnym. Badania małe, czyli takie, które są obarczone dość dużym błędem, będą się znajdowały tutaj na dole i one mogą mieć bardzo różne wyniki. Widzimy tutaj relatywne ryzyko na osi X, więc te wyniki badań małych mogą być takie od sasa do lasa, natomiast czym większe badanie, tym wyniki już powinny być bardziej spójne, bardziej zbliżone do tego rzeczywistego efektu, który chcemy estymować tutaj. Także badania powinny się znaleźć w naszym trójkącie. Widzę tutaj, że jedno badanie poza tym trójkątem się znajduje, poza jego obrębem, ale dość blisko granicy. Ja jednak sprawdzę, co to jest za badanie. W tym celu edytuję wykres i podpiszę wartości z osi X po to, żeby zobaczyć, jakie relatywne ryzyko z tym badaniem się wiąże. Które to jest badanie po prostu? To jest badanie, w którym relatywne ryzyko wynosi 1,42 około. Relatywne ryzyko 1,42 to jest badanie trzecie. To jest to samo badanie, nad którym zastanawialiśmy się wcześniej, nad wykluczeniem, którego wcześniej się zastanawialiśmy i ono również tutaj trochę nam psuje tą symetrię, więc jeszcze raz widzimy, że warto się zastanowić nad wykluczeniem tego właśnie badania. Dalej mamy możliwość interpretacji liczności fail-safe.
określonej metodą Rosenthala. Jest to liczba prac, którą należałoby zebrać, gdybyśmy chcieli uzyskany efekt mieć nieistotny statystycznie. W naszym przypadku, ja tylko przypomnę, że ten nasz główny efekt jest istotny statystycznie, jest ta wartość większa niż 1, wynosi 1,13, jest istotna statystycznie, co oznacza, że palenie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby X. Uzyskany efekt można uznać za stabilny, gdyż nie będzie można łatwo niewielką liczbą prac podważyć naszego efektu. Do podważenia naszego efektu potrzeba aż 72 prac. I dalej mamy metodę Orwina, w której ustawiliśmy przed chwilką pożądany efekt na wielkość 1,12. Pożądany efekt, czyli taki efekt, który chcielibyśmy uzyskać w metaanalizie, gdybyśmy włączali do niej pracę o relatywnym ryzyku równym 1,11. Należałoby takich prac włączyć 11, żeby zmniejszyć nasz efekt, który widzimy tutaj, do pożądanego przez nas efektu, włączając pracę o takim relatywnym ryzyku. Takich prac potrzebujemy 11. Także metoda Orwina jest dosyć elastyczna, ponieważ pozwala nam określić, ile prac potrzebowalibyśmy, żeby nasz efekt zmniejszyć do pewnego podanego przez nas efektu przy pracach, które my również definiujemy, jaka będzie wielkość efektu końcowego w tych pracach. Wróćmy ponownie do podsumowania metaanalizy. Tym razem odznaczymy badanie asymetrii, a wybierzemy metaanalizę skumulowaną. Takim typowym przykładem wykorzystania metaanalizy skumulowanej jest sytuacja, w której chcemy pokazać, jak nasz efekt końcowy zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat. W naszym przypadku to jest relatywne ryzyko, w jaki sposób to ryzyko zmieniało się na przestrzeni ostatnich lat. Żeby można było to pokazać, musimy wskazać kolejność, czyli musimy pokazać, które prace dotyczą wcześniejszych, a które lat późniejszych. W tym celu wybierzemy zmienną piątą, w niej właśnie jest ta kolejność zawarta. Ta zmienna piąta znajduje się tutaj. To my jako badacze decydujemy, które badanie dotyczy wcześniejszych i które późniejszych lat i odpowiednią kolejność tutaj ustawiliśmy. Dodatkowo warto pamiętać, że z metaanalizą skumulowaną związany jest również wykres, dlatego ja wejdę do tego miejsca, zaznaczę wykres leśny i wykres słupkowy i potwierdzam. Wyniki metaanalizy skumulowanej znajdują się z prawej strony. Najpierw mamy badanie drugie, ponieważ ono dotyczy najwcześniejszego okresu. Tutaj mamy tą kolumnę, według której sortowaliśmy. Ono jest nieistotne statystycznie samo, natomiast jeśli pojawi się już badanie drugie dotyczące kolejnego okresu, właściwie to jest badanie czwarte dotyczące kolejnego okresu, w tabeli znajduje się efekt podsumowujący tych dwóch badań, czyli taki efekt razem, ale dla tych dwóch badań i on również jest nieistotny. Podobnie będzie, kiedy dołączymy kolejne badanie, badanie ósme i tak dalej, aż do momentu, kiedy dołączymy badanie dziesiąte. Jeśli dołączymy badanie dziesiąte, całość jest już istotna statystycznie i będzie istotna po dołączeniu poszczególnych dalszych badań, czyli w rezultacie możemy powiedzieć, że w tym pierwszym okresie trudno było wykazać, że palenie papierosów zwiększa ryzyko występowania choroby X, natomiast w momencie, kiedy pojawiła się już praca dziesiąta, praca, badanie pierwsze, badanie piąte i szóste, czyli byliśmy w stanie pokazać, że rzeczywiście palenie papierosów zwiększa ryzyko występowania choroby X. Zwróćmy jeszcze szybko uwagę na zmianę precyzji, ponieważ możemy tutaj dostrzec, że większość wartości mamy ujemnych, za wyjątkiem jednej, która jest dodatnia i na dodatek jest dość dużą wartością. Zobaczmy, którego badania ona dotyczy. Dotyczy badania trzeciego. Nie jest to dla nas zaskakujące, że ponownie mamy do czynienia z badaniem trzecim. Zobaczmy na wykresie, jak wygląda nasza zmiana precyzji. Wykres przedstawia sytuację efektu podsumowującego w momencie, kiedy dokładamy kolejne badania, wielkości i precyzji tego efektu. Najpierw mamy samo badanie drugie, później dokładamy do niego badanie czwarte, dokładamy badanie ósme. Za każdym razem precyzja rośnie, ponieważ przedziały są coraz węższe, aż do momentu, kiedy dołożymy badanie trzecie, ponieważ dokładając badanie trzecie, poszerzamy przedział, czyli tracimy na precyzji,
jest to dosyć nietypowa sytuacja, że dokładając kolejne badanie nie uzyskujemy zwiększonej precyzji, to również może sugerować, by badanie trzecie usunąć z metaanalizy. I samą już precyzję widzimy na wykresie słupkowym, widzimy tą wartość taką dość dużą i nietypową, bo dodatnią, podczas gdy inne wartości są ujemne. Na tym etapie można by było zakończyć, a tak naprawdę można wrócić do metaanalizy i w rezultacie zdecydować się na wykonanie całej metaanalizy z wykluczeniem badania trzeciego. Po wykluczeniu badania trzeciego należałoby ponownie sprawdzić poszczególne efekty. Wykluczenie badania trzeciego można wykonać na różne sposoby. Ja tutaj wszystkie wykresy włączę. Można wykonać na różne sposoby. Ja skorzystam z filtru i wykluczę właściwie badanie trzecie. Tym razem wyników mamy już dość dużo, są to wszystkie wyniki, ponieważ wszystkie je zaznaczyłam i każdy z tych wyników należałoby przeanalizować pod kątem tego, czy nie brakuje nam badań w analizie, czy może któreś z tych badań ponownie wykluczyć. Zachęcam Państwa do oglądania kolejnej prezentacji, która również będzie omawiała metaanalizę. Tym razem będzie to porównanie grup. Dziękuję.